W czasie prywatnym profesor Słoneczko udał się ze swoją rodziną do parku edukacji i rozrywki o nazwie Farma Iluzji 6 km od stacji kolejowej o nazwie Mika. Jakież było jego zdziwienie, gdy przeniosło go w przeszłość znalazł się w zupełnie innej przestrzeni, a tym samym i w innych życiach. Gdzie żyli faraonowie, korsarze, smoki, istniały wielkich rozmiarów owoce i tak dalej. Zastanawiał się przez chwilę, czy aby dobrze trafił. Chodził to tu i ówdzie, ale wszędzie napotykał przeszłość, historię, aż zatrzymał się przez smoku. Ten był wydał jakiś znany mu dźwięk który mu przypomniał, że kiedyś sam był smokiem i straszył. Oj, dana dana, i co z tego wynika? Zastanawiał się profesor Słoneczko. Jego żona spojrzała w bok i zobaczyła smoka olbrzyma. Jej też się przypomniało, że kiedyś była smokiem, dobrym smokiem, a ich syn spojrzał na małego smoka. Jemu też się przypomniało, że był kiedyś małym smokiem. Gdy tak szli, ich uszu dobiegł krzyk. – O, to na zamku pewnie woła królewna – powiedział profesor Słoneczko. – Może i woła, ale czy chcesz ją uratować? – zapytała jego żona, patrząc na diabełka. – Pewnie królewną też kiedyś byłem – bo coś pod moim sercem to przypomina, powiedział patrząc na czarownicę na miotle, która pewnie już zdążyła wykraść z zamku dobrą księżniczkę. Wszystko nam się tutaj przypomina z przeszłości. Co z tym zrobić? zapytała żona profesora Słoneczko, patrząc na domek dla krasnali. Pewnie trzeba sięgnąć do przeszłości i zastanowić się nad tym życiem, które nam się przypomina. Być może zachowywaliśmy się kiedyś jak księżniczka, smog, czy czarownica, lub diabełek, i tak dalej. Takie zastanowienie się i być może zrozumienie czegoś, oraz tym samym przełożenie tego na dobro, sprawi cud, bo w to miejsce może już wejść nowe, a zatem nowym można żyć i w nim być. Tym samym rozwój czeka, a może i zmiana w postawach, zachowaniach. A rozwój jest bardzo ważny. Postawy i zachowania oraz zmiana na inne też jest ważna, powiedział profesor Słoneczko. To dobra nowina. Wprawdzie jesteśmy tu prywatnie, ale może zapytam, czy to ma znaczenie dla zdrowia? Zapytała żona, patrząc na labirynt. Oczywiście. Rozwój, nowe, coś lepiej zrozumiane, zmiana są dobre, bardzo dobre dla zdrowia, gdy tego potrzebujesz, powiedział profesor Słoneczko. No proszę, to wspaniale. A czy to ma naprawdę prawdziwe znaczenie dla zdrowia? Zapytał syn. Oczywiście, bo gdy coś lepiej rozumiesz z przeszłości. To słowa przestają ci fundować choroby, byś to coś lepiej zrozumiał i bez swady zaakceptował. A wszystko dla miłości tego, kim jesteś, a jesteś miłością, powiedział ojciec, uśmiechając się na widok kranu zlecącą z niego wodą. Wspaniale. Dziwne to wszystko, ale skoro tak jest, to dobrze. Od razu mi się lepiej zrobiło na sercu, duszy, poczułem się lżejszy. Warto tu przyjeżdżać, by przyjrzeć się być może temu, kim się było w przeszłości i oczyścić swoje życie z niezrozumienia, czyniąc miejsce na nowe zdarzenia i rozwój. A przyglądając się temu, co tutaj widzimy, być może możemy zdecydować, kim chcemy być i uruchomimy talent, na przykład odkrywcy. Powiedział syn. To fakt, to fakt. W pewnym momencie i mnie się przypomniało, że byłem kiedyś alchemikiem i ważyłem różne mikstury dla zdrowia i piękna oraz miłości, powiedział ojciec. No proszę, piękne jest to miejsce. Warto go co jakiś czas odwiedzać, powiedziała jego żona. Oj, warto, warto. Kochani. Wracamy do domu, powiedział profesor Słoneczko. Wracajmy, powiedziała ciepło żona.